Może kiedyś, jak będzie nas bardzo dużo, 12, to byśmy zrobili tak 6 na 6 może. A. No nie wiem, co mam wie. Tak, bo mało jest, nie wiem. Tak, bo będzie. Dobra. A weźmy sobie KMistę. Ale wlezę sobie do wód. Co za ściema. Ale tego się nie spodziewałem. No ja też, czułem, że to gościu... No, tak, ja mam ambicje. Wczoraj trenili, nie? A, tak, o. Nie może w PS-u w grach. Czy w czasie. Ale jednak potrafimy się ogarnąć, nawet jak nie ma. No przyznaję, że tym razem... Dobra, dwie na lewo, dwie na prawo. Lecę na lewo, dobra, na prawo pójdę. Tak, K7, ze mną z PS-a na prawo. Drużyna mistrzów. Naprzód, naprzód, naprzód. A będą stać tutaj, dobra. Więc jeszcze jednego tutaj nie potrzeba. Dym poszedł na... chyba. A jeny, dobra. Spes na sam tam pójdę. A jeny. Bro. Jeden siedzi w budynku. Co to było? O ja, z bloku rzucił tego. No nie! Co za bullshit. Oh damn it. Ja radila. O nie, nie trafiłem? Pięknie. K7 siedzi w budynku. Tam stoi Jurek. No! Trochę. O! Yeah. Patrz! A ci uratował! To sam K7 został. Jeden. Groźny! Piszka, piszka! Groźny w bloku był. O w dupę. Będzie kampił. Zespij się, zespij się. Kurwa, K7. Też się wygra. Gdzie jest K7? Siedzi. Przy schodach. Dobra, ja to ogarnę, już biegnę. Dziewczyna ma. Tu, 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 tu. Aha, no dobra. A, słyszałem Jurka, ale kurde. Właśnie myślałem, że Jurek dalej pobiegniesz, wiesz? Dobra, to taktyka lewa. Jedziemy na ostro z nimi. Tak. Co za Aigle Imperial? Aaa, to nie. Fajen. Serio? Spec nas, kurwa. Spec nas zawodowiec. Wiadomo. Szajze, tut mi light. Na B równowaga. Kurwa, w dwa ognie mnie wzięli. Na B równowaga jest. Umożcie, idź na dół, Ciustek. Umaj. Gdzie ty tam, kurwa, w bilarda grasz? O, ty zbugowałem się, cały czas biegłem w miejscu. Stalunkartermena. Nie stójcie w kupie, nie podążajcie. Jeszcze nikogo nie zabiłem, ale kurwa lamię. Nie stójcie w kupie. Kupa śmierdzi. Jurek z prawej strony z domku. Już mnie zabił. Go? Takie szybkie info było, nie? Bardzo szybkie. Ale widzisz, co się stało. Kurwa, ale mam ci dobry reflex. Kurwa. Dobrze, dobrze. Normalnie, tyle kurw, że burdel można założyć. Z lewej strony spec nas! Przed tobą, za tobą! Z lewej strony, z lewej strony! Okej. Demet. Demet. Ale się popisałem. Mein Gott. Został mi kurw. Tam jest. Katek za tobą. Teraz piwas. Okej.
Nie wiem. Nie, nie trespiło, teraz. Przyszła po ciebie śmierć. Umierają. Nie. Ile ci zajec? Nie pogadaj. Pożałsta. Kwiatek, że masz chwilę czasu, czytałeś to, co ci przysłałem? Jeszcze nie. To będziesz, co się uśmiejesz? No, dziustek, zagadujesz mnie. Sorry. Dobra, przejmijcie prosto. A, już zajmijcie. Ja mam roślinę, co nie miał dać rady ze snajperką, to wziął SWD. O, widzisz, no. Za duże przybliżenie. Lama! Tak. Tami. Tami. A to tam. Jezus. Kurwa, żadnego killa nie mam, ja jestem najgorszy teraz, nie? Zajebiście. Kurde. Ej, Kwiatek, w ogóle ci trafiłem? Tak, leciutko. Pewnie po nodze. Dobra, Mroźny i Jurek zostaliście sami. Zatuj się. Zateczki. Nas już nie zespi. A już miał. No. Jak wyrzyca się trzech ludzi, to będzie spokój, nie? Aj, z dwóch stron, nie. No bo tam jeszcze K7 coś tam. Jestem. Kto wygra starcie? Zmiana starcie. A, pięknie! Dobra, zatrzymujmy ich na A. Tak jest. Chyba nie. K7, tak jest! Tak jest! Nie, tak nie jest, tak będzie źle. Prikaz komandira. Prikaz towarzysza Stalina. Będziesz teraz kogoś zabije. No kurwa, Kwiatek. Ale... Wystarczy kwiatek. Mamy Jurka na samej górze, w bloku. Znaczy w tym. Jura. Traciłem chociaż? Tak, troszeczkę. Aj kurwa. Pierwszy kill dziustek. Jest! Tak! Tak! Jest! There is the frag. Drugi frag! Drugi! Błagam, drugi! Chyba, ja odstąpam! Chyba nie. Trzymać to! Trzymać. Dobrze. Na to ogadałeś już spawu. Szajse. Szajs Iwan! Szajs Rusy! Szajs Iwan! Podłącz mój, podaj mi go i podłącz swój. Ale luj, dobry w chuj. Okej, dobra. Dobra, wyjdź tam. Mikuś mnie przejechał KM-em. Ale masakra. Kurwa, Kwiatek pomylił oczywiście miejsca. Ty, gdzie ty spec nas patrzysz? Ty masz downa? Nie te miejsce przecież. Kurwa, Kwiatek od tyłu. Kurwa. Do ciebie. Diemet. Ajdze. Dzięki. Ubrał Fritza. Nie! Wjeżdżajcie tam na ostro. Kurwa, znowu Kwiatek. Temet, tylko koniec amunicji. Mamy to. Take it. Ty, ani jednego odrodzenia jeszcze nie było. No? Nie zrobiłem. Kurwa. No to teraz muszę... Ja też nie zginę ani razu. Dobra, ale nie wszyscy wiedzą. Oj.
A ty gdzie ty pobiegłeś? Teraz musimy to 2 minuty trzymać. No... Powodzenia. Czemu nie? O oh fuck, skąd? Ooooooo, ja... I beda. Atakować! Atakować łatwo, broni się. O, ładny dym. Spasiba, spasiba. Jurek, ty masz wyłączone ustawienia? Jakie? Graficzne. Nie. I zostało 2. Kontra 16 giga karta, to idzie. Nie, bo zdziwiło mnie, że przez ten widziałeś mnie, przez dym. No, okay. No to klasyka, znowu jeden kontra wszyscy. Trzymać się na C, trzymać się. Nie da się zabić. No. A jeszcze grant rzuciłem, kurde. Wiesz, turna pozycja też. Kto ostatni żył z ruskich? Jurek. To Jurek. No, przeżyłeś ten granat, no. Jeden frag w pamięci, Justek. Tak, jeden frag w pamięci. Tak, tak. Ale uciekałem, to niekoniecznie musiałbym zbić. No to aha. Ale pół Jurka. No w sumie też był, nie był ten gotowany jakoś bardzo, więc... Miałem szansę. Mhm. To co teraz? Może też jakoś... Tylko nie Sparta, nie? O, Station. To, ale może taktycznie to zrobimy w końcu. No, jak ten rekrut to... Ale jak mam taktycznie na jednym pokoju z kimś to robić? No, właśnie, ale na to przerzućcie, nie tyle. Dawajcie tą barażkę. Już. Na barażka to porażka. Znaczy nie, fajnie byłoby tak... 8 czołgów to było na fajne. Nie, bo to chodziłoby o to, żeby tak przemyślanie atakować jak na... Red October. Dobra, to możemy się przerzucić jak chcemy. A później na barażkę. Jak wszyscy tą gardzą tą mapą, ale fajnie by się grało na niej. Tak, szczególnie 4x4. No, da się. Specjalnie najbardziej to gardzę tobą. A to trzy osoby też zagłosowały. Tak, i było 8. To czemu jestem u nich? Nie wiem. Czemu spesać u nich? Bo mraźnie jest u nas? User was moved out of your channel. User left your channel. Co się dzieje? No bo... nie wyszły takie same składy. O, dobra. I ja przywróciłem według starych, a tu się okazało, że jest co innego. Cześć. Dobra, jest Bransfona, cześć. Dołączyć się, czy będzie o jednego za dużo? O jednego za... Nie, znaczy w sumie Garok dołączy, to będzie git. Tak, Garok dołącza. Bronimy B, dobra. A, to... To nie jesteśmy, dobra. Te biorę prawą flankę. To O! Ty, uważaj, Jurek, tam gdzieś może być mroźny. Jezu, Jurek, zajebał mi cię. Czekaj, ja się chwila, dosłownie minuta jestem. Ja pierdolę, dajcie mi... Odrodzili się chyba. Kto na to odrodził? Szkoda z tym frag. No, szkoda. Tylko my żyjemy? Tak. Że Neta ma takiego. Jest tu z nami K7? Nie wiem co. A nie. W przeciwnej. A się długa ta gra włącza. Ty za wszystko zapłacisz. Zdochnij, padonek. Niemiecka pikuta. Zara. Mogę ci zawalić noskę za domem? Bo ty wczoraj to zrobiłeś.
Pora nie przyszedł już wieczorem. Zajmujący Runeraga jest. Zajebałem ich. Wszystkich. Coś, że tak przeklinam, ale jakoś nie wiem dzisiaj. Halo, halo, dzień dobry. Ale trochę głupio wyszło z tym meczem, w sensie głupio się zachowali. Czy ja słyszę Jurka? To jest strasznie dziwne. To trochę to... A właśnie co oni zrobili, bo mnie nie było? Niki, to wiadomo. Co? Ej, co oni... A co oni powiedzieli? Jurek, uważaj na... O Boże, ja wam wyślę rozmowę na TS-ie, po prostu zaczniecie płakać ze śmiechu, nie? Czekajcie, wy ruskich, nie? Tak jest. Mówiłem, że się uważa, dobra. A pogram se snajper. Chodzi. Nie. A może... Dawaj, gdzie, co to? Dawać mi wam inf... A ja strzelam... Wiedziustek, widzisz... Nie rozumiem, przerywa cię. Aha. Wrażowska piechota! Tak biegnie. O kurwa, amu mi się kończy. Wręciłem, przelatuj se. Dlaczego myślę, że lewą flanką będą na nas szli? Bo tam może jest. Tylko, że my atakujemy, nie? Oni. No ale można ich najpierw powybijać. Kurry. Ale dostał. Uważaj, tam są naprzeciwko mnie dwóch. Kto przerzucony? Uważajcie, tutaj są. Tylko w terenie są trzeci, bo tam nie kurwa. Tak, po prostu wejdźcie w trójkę do kapa i zajmijcie. Jestem na kapie. I tyle, i kampcie w kapie, nie ruszaj. No. I to przestrzelanie, no. Bez sensu. Ale zjechali, kurwa. Dobra, ostatnia. Ach. Po prostu do kapa wejść i tyle. A co, to nie zabiłem go? No. Ja go nie zabiłem. To jest jak śmieszne. To odliczanie, ja pierdolę. Do kapa wejść i tyle, i przejąć. No tak, ale 4 sekundy zostało, a tam K7 się kampi w wagoniku. No bo jest nas dwa razy więcej, przejęlibyśmy, gdybyśmy weszli, no. A tam... Ja tego tak trybu jeszcze tak nie rozumiem, ale... Zaraz, po nim macisz. Bo to chociaż... Bo to jest tak, niby życie ograniczone, wszystko jest popędzane przez jebany czas na rundę. Jakby? To jest takie psujące jak... No. Jak... Nieważne. K7 sobie poszedł. Gdzie oni poszli? To poszedł. Co wy robicie? K7. Podrynne. Nie no, mroźny poszedł, ja już też poszedłem. Aha. Tam, bo w sensie nie... chodzi o to, że nie na to się pisałem, a po drugie jakoś nie jara mnie ten CD. No, nas też nie jara, szczerze mówiąc, ale... No, od razu wszyscy wychodzą, Jesus, ludzie, spokój. Dawaj, barażka. Oby była porażka, barażka. A to taki chuj, ale się wytrzymałeś. No, a to taki chuj. Pustek? No i fajnie, tak? Że... Red is bad się zastanowi, Pyra dołączy jak skończy tego. Elevator będzie. Słuchaj, jeśli chodzi o Red is bad, to on nie grał prawdopodobnie będzie, krótko będzie napierdol w CS-a, więc tam ciul z tym. No wiadomo, ale jeśli po prostu go pytam, wiadomo. Tak, czemu czy zawsze rzeczywiście chce dołączyć? Czemu zawsze takie ciulowe mapy wygrywają przy remisie? Ja... Boś ty tam. Bo system zawsze chce ci robić na złość. A wszyscy mi robią na złość, to jest Żyd... Rocket Jump. Jakiś spisek żydowski. Do kogo dołączyć? Kogo chcesz? Autowybór jak nie wiesz.
No to mnie do Rusów wjebał. Bielorusje. O, jakie chujowe czołgi dodali. Do czego znowu? Chujowe czołgi. Jakie? O. Crusader AAMK1 i AAMK2. A, bo dodają w końcu Brytyjczyków powoli. Tak, bo w ogóle teraz całe ten brytyjskie... No. Tak, tak robią. Nie. Ala Hagbar. Ale będzie ten, jak on się nazywa, kurde. Ej, Raf, idziesz grać w War Thunder? No, nie. Zaraz. Zagram z chłopakami tutą rundę i możemy grać. No dawaj, Shiny. Możemy tu zostać przerzucić. Aha. No, chyba, że będziemy wam przeszkadzać. Ej, akabiacz. Akabiacz. Moje, MKB. O kurwa, co ja tu leżę? Co cały czas awczysz i nie wiemy, ja sam. No bo starszy do mnie dzwoniła. Za tą kasę wziąłbym inny. A jaki? Ja tutaj sam musiałem grać cały czas. A się pogarzę. Znaczy z tych modelów, co ja sobie wybrałem, to tylko taki był, nie? Więc... Justek na dachu siedzi. Nieprawda. Nie, wcale mnie teraz nie zajmujesz. Streng dich an, du feiger Russenbastard! Für Deutschland! Angriff! Dobry Justek, dobry. Dlaczego jestem martwy? O, gdzie ty jesteś? Ja tak, ja powiedziałem, że jestem. Piatek. A to ja nie słyszałem, ja na pulpicie siedzę. Mogę przerzucić nas? No, przeszłość, dobra. Tak, możecie, znaczy nie. Ej, czekaj, mam dużo zbidu na ciebie. Jezu. Justek, goście chyba ma uraz do nas taki. Kto? No uraz ma po prostu. Ale kto? No ten Candy Bear, Mukoł. No ma, nie wiem o co chodzi. Znaczy, no tam ciul, że nas... Tajbusa mnie oskarżyło to, że coś mu na tym... Na się no to ciul tam, no wiadomo, no nie miał koło podejrzeć, ale... No tak jak to przez was zbanowano, no to było głupie, chamskie, nie? Kurwa, jak tu wszystkich mordzi. Idź stąd. Ej, no, mój był. Czekaj, gdzie on jest chociaż? O, MGR-ta, dobra, moje. Dałeś czy nie? Co? Dałeś telefon? To zgasz światło. Ciężarówką. Co? Jeszcze nie przyjęliśmy, a? Kuźwa. No. Kurwa, wraz mi. O, Paryż. Kiedy na dachu siedzi. Przeczytałeś to od Muką? Nie, przeczytałem. Dobra, nie i co? I ma u nas no uraz? Mówię, nie, ma jakiś uraz po prostu. On ma uraz Dawna i Aragona, nie wiem. Obraził się. Byśmy napisali, że nic się nie odbyło, bo... Bo zdezerterował, no. Panowie, dla ciekawski, chcecie ten? Moją rozmowę z tym... No wstał. A ja już wiem, tak. Więc teoretycznie działa. Nawet... No, nie. Praktycznie, no... Ja w połowie wiem, gdzie spojrzeć. Pierwsze miejsce, gdzie spojrzę, to jest tam, bo tam siedzisz cały czas. No... Niemożność przejścia jest powodowana przez brak smoku. Jan był... A czekaj, jebny tam smoka. Ale ty jesteś w drugiej drużynie! Jesus, no Janusz. Mówię, jebny gdzieś smoka. I gdzieś. Miało być fajnie, a wyszło tak... Jak zwykle. Nie smaczkę. Znaczy jak na zwykle... Na dachu nie jak zwykle, tylko jak z Aragonem. Czyli jak zwykle, z Aragonem takim. Nie tym dachu. Ragunusem. Cicho, ja tu się znam, na którym dachu. Ja jestem specjalistą od Aragona, nie przebija. Tak. Będziesz wykładał Aragonizm. Tak. Filozofia Aragonizmu. Ja już
jeszcze mięs i zarobić 100 tysięcy, bierzemy mięs Aragony zarobić 100 tysięcy złotych, wiesz? To zrobimy gdzie. Ja zrobimy... Ja naprawdę radzę przestać tam kampić. Znaczy nie patrzę na drugiej, innej pozycji, którą sobie zarazłem. Karok, i wyrżni, błagam, bo my nie przejdziemy. Kwiatek, ja zrobię nawet jedną mapę dla Eragona w grze, wiesz? Byśmy zarabiać... Byśmy zarobić 100 tysięcy złotych na tej grze. 100 tysięcy! 100 tysięcy złotych! Mieliśmy się dzielić zyskami, wiesz? 100 tysięcy groszy. Po połowie my się dzielicie. No, mieliśmy się dzielić po połowie. Widziałeś. Widziałem. Dziustek chyba. Wystarczy dziustek. Jeszcze nie wiem, czy zarobić z Aragonem to 100 tysięcy złotych, nawet więcej, bo ta gra miała liczyć chyba... Wiem, no. 100 tysięcy złotych minimum było oszacowane. Muszę zaraz zobaczyć. Tak, byśmy, a budżet? 0 złotych? A byśmy mieli zarobić na te 50 tysięcy złotych na tej grze na Unity 3D? Nie cieszę. Mieliście zarobić 1000 złotych, 100 tysięcy, mieliście budżet 0 i się w budżecie nie zmieściliście. No właśnie. No. Nie starczyło wam pieniędzy, żeby budżet właśnie i mnie wyrzucił ze znajomych, bo dziustekowi coś tam. Pamiętam, jakby na tych derbach z GKS-y, tychy, zaraz, a to zaraz chciałem robić mapę. A to zaraz dziustek powiedział, wywalił, że się pokłócił z Eragony i wszystkim z AK wywalił, że no kurwa, no. Ja przez dziustka nie zarobiłem 100 tysięcy. No właśnie, kurwa, zniszczyłem mu biznes, nie? A Eragon sam się tarza w kasie. Chyba w płocie. Chyba w tych ogórkach. W ogórkach. Może w kapuście, bo jest jeszcze branżowi i się tarza w kapuście. Dobra, rozlosowali nam drużynę euro. I? Niemcy, Irlandia Północna, Ukraina. No, to będzie co oglądać. Wszystki. No, z Niemcami zobaczymy, pewnie przegramy. Co ty, będzie drugi cud? Będzie drugi cud, co ty gadasz? Ojciec się ucieszy. A tam, ja tam wolę pierwszą ligę. Z Ukrainą zobaczymy, bo Ukraina wcale nie jest słaba, chociaż jak im Donbas zabrali, to połowa zawodników poszła. Gamer, Karo! Ej, Kwiatkowski, gdzie siedzi? A już... Już nie siedzi. Mamy ty pod ziemią. Powarycie. A nie, jesteś w szkole, jesteś kopem. Gdzie ten gość... Gdzie dziustek siedzi? A był w B. Po ich stronie B, ale teraz się. Już ma pocisk w dupie. Czekaj, ja się zrespię w ogóle na innym punkcie, bo... Tak, dobra. Kiedy przebierz Mikus, bo oni odbierają D nam. Znaczy B. No. Dobra, mamy... A i tak jest 10 sekund, więc oni nie zdążą i my nie zdążymy. No ja sobie ze SVT siedzę. Dogrywka będzie. Piatek, ale nie będzie, bo ostatni punkt jest dogrywka. Piatek już Eragon... Dobra, nie wracajcie się, przyjmujcie TC. Kurwa mać, przyjmujcie. Piatek, Eragon sobie już kupuje ten apartament, wiesz? Apartament gdzie? W Sosnowcu? No, w Sosnowcu. A wiesz, że nawet Sosnow... Bo niby jest taki trójkąt, Sosnowiec, Łódź. A wiesz, że nawet... Sosnowiec leży trójkąt koło Łodzi. Składając się z dwóch wierzchołków, okej. Okay. Ale wiesz, że nawet Sosnowiec leży koło Łodzi? Jest taka wioska jest, Sosnowiec. Jest. No, koło Łodzi. Ten zjazd z autostrady A2 jest. No, tam jest, tam się zaczyna A2 w Sosnowcu koło Łodzi, ale... no. I myśmy tam, i tam jak jechałem, to zawsze tam policja nas kupiła. Ja się pytam, jak ty zrobiłeś trójkąt z dwóch wierzchołków? No bo jeszcze pan z Kazina tam i coś Radom jeszcze zrobił jakieś A, auto. No chyba, że tak. No i tam i chciałem powiedzieć, że Łódź leży koło Sosnowca. Bez nas trójkąt z dwóch wierzchołków, dobra. Stary, ten polski trójkąt bermudzki, nie? To jest bodajże Radom, Łódź i ten, Sosnowiec. Ale ja mówię, że Sosnowiec leży koło Łodzi, to wiesz. No. Tam się zaczyna autostrada A2. I myśmy kiedyś tam byli, to policja nas zgubiła na rundzie. No. To się działo, jeśli radio próbujcie nagle zgubili? Nie, bo myśmy jechali na ten mes, bo wiecie, do Chojnic. To zaraz te, a to zaraz... A to zaraz autobus się zepsuł. Oj, Garok. Zaraz autobus się zepsuł w Sosnowcu i zaraz
trzeba było zawracać na rondzie, a policja nie wiedziała o tym i oni sobie pojechali na A2, a to zawróci, a cię ogłupili i zrobili zamieszanie na ulicy. Karol, nie chcesz coś innego niż Patryk. Wiesz jaki korek zrobili, daj spokój. Oni jeszcze tak zatamowali całą drogę, że jeszcze autobus się nie mógł wyrobić. Też że w Sosnowce. Kurwa, tyle przeżyłem, ale też tego to. Ty, a ja tutaj leżałem sobie pod tobą, żeś mi nadepnął. No twarz chyba, kurde. Wziąłem... Ty, wyrzuciłem tego Saula. Okay. No, w ogóle fajnie, dobrze było Garoka i Rafowi pokazać parę sztuczek w grze. Hehe, znak zapytania, ten wykrzyknik. Okej. Okej, okej. Yes. I nawet mnie cały tragizm polega, że ja nie zarobię kasy z Eragonem. Tragizm. No i teraz to mi zostało, to będę jako głównym tym nurcistą. Nurcista. No, będę wykładał na uniwersytetach Eragonizm. Będę takim drugim Leninem po Eragonie, bo patrz, Eragon... Jak ty masz być drugi Lenin, nie? To też cię kurwa wezmą, zamkną w szybie i cię będą co roku kurwa wyciągali, żeby cię zachować. No, właśnie, bo wiesz o co chodzi? Eragon to jest taki Marx, a Lenin był tak, czytał za dużo Marksa i został rewolucjonistą, a ja jestem coś takiego, że Eragon jest dla mnie jak Marx, ja za dużo Eragona się naczytałem i teraz będę taki Eragon. A jaką Eragon. Książkę wypuścił Eragon? Eragon? Ten... Manifest tego... Marksizm... Ten... Manifest Eragonizmu. No, Eragonizm. Ej, znowu ale nie, to jest taki jak komunizm, marksizm, komunizm, to Eragonizm. Nie wiem. Marksizm, komunizm, seksizm. Nie, taki destrukcjonizm. Ej, znowu jakiś. Wiesz, najpierw rozwal jeden klan, a później załóż klan, który masz rozwalić go. Jakiegoś bota mamy. No tak, Eragonizm, stworzenie i... niszczenie organizacji. Nie, no, znaczy on jeszcze zanim jeszcze zniszczy to... Jeszcze zanim stworzy tą organizację swoją, to jeszcze musi ją zbudować na gruzach klanów, które się mogły rozwijać. Eragon jak prywatyzacja. I mówię, że to podchodzi pod marksizm. Ale Raf, weź sobie jakąś tą klasę, a nie dowódcę, jak ty chcesz być na dachu. Wszystko kampi. Co się rozwija... Dobra, czekaj, zaraz mnie. A potem przyjdzie Petru i wszystkich sprywatyzuje. Bo wiesz, bo marksizm na tym polegał, że jest coś dobrze, zrób rewolucję i wszystko zajmij i zlikwiduj. A Eragonizm na tym polega... No. Eragonizm na tym polega, że są klany, dobrze się mogą rozwijać lub nie, zajmij je, znaczy zniszcz, zajmij je, a później zrób klan i niech się rozpadnie. To jest plan. No i wiecie co, ile tutaj Eragonistów jest, to jest zaraza, to jest drugi marksizm gamingu. Drugi marksizm gamingu. Kurwa, gdzie? Zbiczowany na drabinie, good job. Aha. Jak jest zbiczowany? Weź. To jest mongolicze. Ja się na tym znam, bo to czytałem jego dokoły. I matowy. A poza Eragonistą jeszcze wykracza to, że jeszcze Eragonizm marksizm obiecywał pieniądze i utopię. Marksizm obiecywał utopię, a Eragonizm obiecywał 100 tysięcy złotych za zrobienie gry. Ale no ja myślę, że lepiej by było jakby obiecał, że Eragona utopię. Wałęsa, utopia Eragona. Ja utopia go.
Ja utopię go? No utopia Eragona. No. Ich bin verletzt, aber ich kämpfe weiter. Damn it. O Jezu! Nie! Zabij go! Jest! Idealnie! Ja tak przebiegam, strzelam w ciebie, myślę... Kurde, może już trup, nie? A tak nagle patrzę, kurde, wyciąga spływę. To jest, kurde, bez trzy. Bores... Kurde, krzychu. Mamy tu Jurka, potrzebne wsparcie batalionu całego. Oddział tak, Jurek, gdzie? W D, w dupie i w ogóle. DP. Przejebane. Mam go! Teraz Eragon 16 nie wiem, czy jakiś tam kan w C się założył. Nas nie ma na D, no. Na D wszyscy. Szybko! Biegnijcie! Wiedziałem. To po co się wychylałeś? Taki paradoks, nie? Może myślałem, że ty nie wiesz. O właśnie, Eragon założył klan, który u mnie jest tam jedynym tym członkiem. Jakiś Hitler Beers Gaming, zobacz. Tam ci linka. Jo, już założył klan? O kurwa. No patrz. Stary, błędny rycerz. No. O co chodzi? Zobacz. Kłaczek. White Beers. Białe niedźwiedzie? Tak. Jo, patrz. Jest to Jessica ze Strike, Team Fortress, Trackmania, Nation Forever. Trackmania, ja muszę się do niej napisać. Na Trackmanie. Koniecznie. Ty Kwiatek, to możemy. Multi konta możemy wykorzystać, ale ty. Ty Kwiatek. Ja nie mamy Trackmanie. Kwiatek, zawsze. Faktycznie. Ale ty za darmo gra. Nie! Nie! Nein! Jest! Nieważne. To jak? Tak, Kwiatek, myśleliśmy w ogóle w tej regimencie tych gradierów multikamentami wbić, a tu znowu się rozpadli. Zawsze jak sobie zrobić akcję. Ale dobry pomysł, po prostu chcielibyśmy coś rozwalić tymi multikontami i znowu się rozpadli. Tak, tak, to jest dobry pomysł. To co tak. Rozwalimy najpierw? PW? Mewu, nie no, żartuję. A Mewu, tak Mewu trzeba zniszczyć. To dołączymy tam tak niedługo. I jeszcze ten, Don i jeszcze... I VTG. VTG, o. I już. I, a VTG jest i świat jest, może jest, żyć. Jest Iron Prosty, z tym bogaty, bujny i spokojny. Aha, no bo to. Aha, bo mówicie o innym VTG. Iron Prosty to nie jest. A to wy chcecie zniszczyć. A to wy chcecie zniszczyć takie klany. Wy normalnie mossadyści jesteście tacy. No, chcemy centralizować władzę my i w ogóle. Wprowadzam eragonizm. Tak. Aha, będziemy niszczyć. Mikus, nie rób tego! Nie! Lepiej nie. To działa. A to wiesz co, to kiedyś tam się nazywali zawodowi rewolucjoniści. I jeb, leci! A teraz to będziecie się nazywać. Jak to działa? A teraz... Ej, dam wsparcie od ciebie. No, ja właśnie trafiłem. A który napisał Mojsze? Żadny. Na opisie. Bo moja racja jest Mojsze niż twojsze. Mojsza. Ja nam wsparcie chcieli tak dla informacji, nie? I wy to możecie nie, być... Nie, niemożliwe. Jak to, na elewatorze nam odcięli wsparcie? Possible. No, że to Kwiatek kontra wszyscy. To? Co? Okay. No ty, bo było. Kontra to jakoś... Tam miałem zapki twarz. 325 ludzi. Co? Kwiatek kontra 325 ludzi. Dla niego. No. On ma Fab Army. 325 spawnów. Panowie, zróbmy misję. Jest trzeci niego, zabijmy go z biodra. Zabijmy go z biodra, ma tylko patyka. I bagnet. No. Spokojnie. Co mi teraz zrobić? Jurek, widzisz mnie? Widzisz mnie, Jurek? Wie gdzie jest, wie gdzie jest. Zobaczcie co zrobiłem. Takie. Jak podejdzie to strzelaj. Nie trafiłem w ten dach, ale spadłem przed barierkę i takie nie mogę coś ruszyć.
Wiesz o co Nikus, chodzi? Nikus. Ale wiesz gdzie trafiłem? Tak, widzę cię, jestem do tobą. Takie... Nie, nie będę tam... Czekaj... Jak to robisz? No jakoś trzeba wycelować, nie wieczyć to. No i co ja mam zrobić? No skacz albo ci strzelaj łeb. To tu magicja, towarzyszy. O nie, nie udało mi się. Chciałem tak przejść całe barko nawet. Ej, to wy tego kwiatka szukacie, czy nie? No, gdzie on jest? No tutaj, tutaj. No ja na razie sobie wciskam skoki. Tutaj jestem, tutaj. Dobra, ja zmieniam postać, wezmę bagnet. Dawajcie go z biodra. Boję się. Towarzyszy, pomagaj. Znowu, kuźma. Tak. Rembiatusz, tu magicję. O, powietrze, no nieźle, Garok. Dobra, szukamy go. Petek, to ty będziesz taki zawodowy rewolucjonistą. Tak, dokładnie. Rewolucja, taki... rewolucji, rewolucji. Tak. No. Ale serio, gdzie ty kwiatek niby tak bardzo sprytnie się ukryłeś? No koło niego biegacie, debile. No dzięki, dzięki, chłopie, dzięki. Jak koło nie. Ale nie miałeś go za... No nie miałeś go strzelać, miałeś go z biodra. Musiałeś. Musiałeś go wyruchać. Za skarnego, czekaj. Będzie boleć. Chyba, że użyj wazynki. Ale ja nie rozumiem, jak tam można wskoczyć, jest. No, mogę cię nauczyć, zostanę twoim mistrzem. No to zostań moim mistrzem. Ale musisz mieć punkty nauki i złoto, bo inaczej ci nie nauczę. Co? Musisz mieć punkty nauki i złoto. A ta trackman jest trochę nudna. Co? Masz, bierz to. To jeszcze raz tylko zamiana ról może, co? Na tej mapie. Znaczy... Może na parażce, na parażce. Parażce to będzie słabo. A w sumie to można by czołgi wziąć. A czy na piechocie, żeby zagrać na wiosnę, tak nie. Trochę taktykę. Ja bym sobie na tym... Która mapa to był ten park w Stalingradzie? Fallen Fighters. No, melem go. Ja bym sobie to pogram, nie? Ale już ciulu. W co zagrał? W Faleny. Co? No. Dobra, nie, to nie to, to nie to. Właśnie, a pamiętasz kwiatek jak ułożyłem wiesz za Aragona? O! A pamiętasz go jeszcze? Czy zapisałeś to może? Kwiatek, kurde. Dobra, to teraz Garok i Mikus do ruskich. Czystek, a ty pamiętasz jak ten, jak napisałem wiesz za Aragona? Tak. Pamiętam, ale treści nie. To tak, Garok, ty trzymasz front, a ja Mikusowi pokazuję jak skakać. No to ja to napiszę, ten wiersz w opisie moim. O! Genialny podział ról, nie sądzicie? To je... A gdzie wy znowu będziecie skakać? Na dach, elewatora. A. Jak chcesz wiedzieć, jak to zrobić, to musisz tam do nas wbić. Nie no, popatrzę sobie przez lunetę. Hahaha, dobra! Jak strzelić, to cię zabiję. I to nie raz. Ale chyba nie mam pozycji, z której by to widział. You were paying without it. Ej, szczerze, jak strzelę to mnie zabijesz. Ale jak nie trafię, to co? Też cię zabiję. Też cię zabiję. Chodźmy. Oj, sorry, że tak cię wyzwałem, że podchodzicie, suki. I tak dalej, ale... Drwina. Już to wyłączam. Garok trzyma front, Justek nie uczy, więc... O, Raf, to chodźcie wszyscy, to wszystkim pokażę wam. Ale oni mają teraz, wiesz... Co mają? Teren wroga. Ale Raf jest ten, był u nas. A nie jeszcze wyżej? Tak, zamyślałem się. Raf, ty mogłeś u nas grać, nie? Nie. Mi w team pełny mnie wyjebał. A, okej. I Jurek niech idzie do Niemców. Będzie balansu. No. Dobra, teraz ten. Dobra. Także Garok, trzymaj tam ten front, a my tu będziemy skakać, hopsać sobie. Hop. Po pierwsze. No powinieneś mieć maksymalną ilość wytrzymałości, żeby tutaj, wiesz, nie płacno się nie zdechnąć po prostu tutaj na krawężniku i spaść. Ja zwyczaj robię to tak, że patrzę na ten krawędź. Jakoś stąd,
gdzieś tutaj, z tego miejsca, tak na linii tego. Tak gdzieś po środku tego. Może trochę bliżej. Po prostu biegnę, rozpędzam się gdzieś dotąd i skaczę i obracam kamerę tak, w tą stronę, nie? A, maksymalnie tam. Tak, czekaj, spróbuję to zrobić teraz. O, teraz akurat za wcześnie wcisnąłem spację. Ja teraz spróbuję. Trafiłem na balkon. Kurde, poczekaj, nie ruszaj się. Albo spadnij! Ale trafiłem na balkon za barierkę. A, okej, dobra. Panowie, tam spokojnie z tym punktem, powoli. Garok, przytrzymuj, jak wiesz, ani kroku w tył. Coś wyjebało i to ostro. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze. Dałem drugą szansę od Boga. A, nie mogę pisać dalej tego. Era goni, powołanie nasze. Nie gada! Za rodziną! O, jest! Udało ci się? No. Czyli jednak moja porada nie wyszła na marne. Znaczy wiesz co, to z tym przekręceniem... Też mi się udało. Widzisz? To przekręcenie ekranu jest. Ważne, nie? Jest najlepszą radą, w sensie, bo ja o tym nie wiedziałem. Tym przekręceniem ekranu to pomysł jest. Najlepszy. Tutaj postać się jakby, wiesz... Zmieniałem położenie tych nóg i... Tak. To jest taki kominek fajny. Tam. Teraz miał ja zawsze lubię, jak już tutaj wyrzynamy tutaj na dużych serwerach, zawsze lubię, nie? Tu wejść, jak ostatni punkt mają wrogowie. I patrz tutaj, chodź tutaj nie ma drzwi żadnych chyba. Albo nie, są, ale nie można nie zeskoczyć chyba. Tak, bo one są w środku. Dlatego zawsze schodzę tutaj, bo to jest najniżej, tutaj. Na kłusku tak, ześlizguję się, nie? Dobra, nie przeżyłem tego. Ale to możesz w miarę spokojnie zejść. Dobra, zauważ, by cię zastrzeli. A, miałem ranne nogi. Aha, no to się dzieje. Ale jak nie masz żadnych nóg, to cię ranuj na żółta, ma czerwone i możesz wtedy zajść od tyłu wszystkich wyrżnąć, nie? Dobra, to napiszę na opisie ten. No, Garok. Dobra, to Mikus idź w pilnym frontu, a my idziemy... A ja chciałem snajperkę sobie wziąć właśnie, no dobra. Garok, chodź za mną. Idę pilnować frontu. Garok, tutaj. Dobra. Ja pilnuję fronta, wy się uczcie. Zastrzelić go. A, o kurde. A ja by... Biję. Ja myślałem, że to biegnie. Też nie Mikus. Strzelał do mnie. Dobra, chodź w budynku biegniemy, bo oni rozstrzelają. To w końcu jest Mikus. No zabija. Zabija. Teraz Mikus pilnuje fronta. Pięknie. Weź się zlał. Z otrzeniem oczywiście. Chciał mnie magnetem. A co do tego kwiatek, że nie wiem czy to już mówiłem, że sześciu ludzkich biegnie i jest ten ta szarża ruska. To czy widziałem ten na ostatnio na tym czy takiej poradce, czy jak to się tam zwie? W takim tipsie, nie? Podczas ładowania. O, tipsie. Znaczy, właśnie z tego ja to wziąłem. No, z tego ja też to wziąłem. No. O, ale ostatnio to... Ja wiem, ale ostatnio to widziałem, nie? Ale to działa w ogóle? Tak. Dobra, Garok, skup się, nie downuj. Chodź za mną, chodź tutaj za mną. Chodź. Bo to jest dość zamasowane. Wstań, to się będziesz leżeć. Okej. Dobra, więc pierw. Stajesz właśnie w tej pozycji. Tak mniej więcej dzieje teraz. Celujesz jakby mniej więcej karabinem w ten punkt, który chcesz skoczyć, czyli na tą tutaj występek. Po czym patrz, robisz coś takiego. A z tym razem mi się uda. Spokojnie. Szarżujesz na shifcie. Na rogu skaczesz. I szybko obracasz się w stronę ściany. Czyli w lewo. Cześć, zaprezentuję, o ile mi wyjdzie, bo to wiesz, czasami też nie wychodzi, to jest stuprocentowa. O, teraz powiedziałem za wysoko niestety. Ale ty spróbuj. Jak to zrobił? Musisz jakby tak na to i szybko klikać.
Skaczesz na to, klikasz A i obracasz się w ścianę. Trzeba mieć troszeczkę skilla w tym. Nawet bez klikania A można, nawet to bez klikania. Bez klikania. prawie, prawie. Za naszych towaryś. Dobra, ja już tam popróbuj Garok. A ja ten. Pomogę Mikusowi, mój slipa. Co biorą, dobra. Kuźwa. Okej. Okej. Co? Nie, nic, tak, leżę, siedzę sobie od tej nagle... Ktoś sobie... pada. No, ja spadłem. Pobieda! Pobieda! O, szejze. Bit, fryca. Źli Niemcy. Dobra, społocz. O shit, sorry. Myślałem, że to tu jakiś pepeszowiec, Jurek. Nie, nie, spoko, bo ja tak wyszedłem sobie. Tak. Rozumiem twój strzał. Czekaj, będzie się mój nowy monitor sprawował. Ty już masz? Nie. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Garok, wymyśl coś innego. Będzie to cel strow. Ale tam Garok cały czas spróbuje skakać? Skurwysyny! Ale jak on tam był skakać, to go nie strzelałeś. Pieniądze, no on jest strzelajcie, jak skacze. A tu gdzie skacze, ale to... Na dach, kurwa, elewatora. Ale on nie był na dachu. A nie na drabinkach? Nie, po lewej, po waszej lewej plance biegł. Aha. Moment, to mogliście go zabrać. Biegaj w budynku, kurde. Siła idei, Eragon mądry. I teraz, co byś można powiedzieć jako superlatywę dla Eragona? Przykro mi. Jaką możesz ten cechę charakteru taką wielki. Pozytywną? Wielki, dziękuję. Władczy. Tak, władczy. Tak. Stabilny. Twardy. Wyjęcie tego randoma. Jednomyślny. Nie wiem, kurwa. Konkretny. Popatrzeć, bo... Mądry. Inteligentny. Mądry to już dawno. Prawiedliwy. O! Roztropny. Patrzeć, bo... Rozsądny. Rozkliwy. A wiecie, nawet za stosem rymowanki. Czy coś takiego. Kuły. Tyle mogę... Double kill. Nie, to jest triple kill! Triple kill! Mistrzuszki na wejściora nie zabijajcie. Nie wyrzucajcie mistrzuszki i adwajściora, bo to są Węgrzy tacy. Tacy spoko są. Właśnie, mogę coś... A, Polak, Węgier, dwa brochanki, spoko luz. Właśnie, mogę... Tak jest. ...zapowiedź do mojego wiersza. Tak. Tyle mądrego wniosłeś do dobra ogółu, że byłeś Chrystusem między klanami w świecie, ale nie wiedziałeś, że twoja niezaradność w nieskończonym świecie cię zmiecie. Jaka rymowanka. A patrzeć była jak ktoś to zaraz bije chyba Advaishtior i tego też... No tyle spoko. Władczość była okruta, ale sprawiedliwa, że armia Gibusów była wręcz strachliwa. Garok pechowiec dzisiaj. Chłopak chce się połudzić, a nie może. On ale już bardzo cię proszę. A to Piatek napisać była strachliwa, czy była niezbyt strachliwa, powiedz. Ale co?
Na przykład jest taka twarda, czyli była okrutna, ale sprawiedliwa, że armia gimbusów nie była zbyt strachliwa, czy armia gimbusów była strachliwa? Wyrównane, wyrównane, trzymam. Po magicję. Kurde, wszyscy u Niemców są, to zdrada. Brzystek. To może ty mi zaradzisz. Mam taki jeden wiersz w zwrotce. Ta władczość była okrutna, dobra, lecz sprawiedliwa. Brzystek, brawo. Czy armia gimbusów była strachliwa, czy niezbyt strachliwa? Była niezbyt, była Eragon, to wiesz. Niezbyt strachliwa. O Jezu, pomyliły mi się mundury przez chwilę, takie, o nie, jest to mój, o shit. Takie, w 39 nie strzeliliśmy do siebie. O nie, jest to mój, o shit. Agarok, teraz nie w tę stronę, o, dobrze. Dobrze, idź dalej. W lewo! O tu, to okno. To? Pierwsze słyszę. O czym ty gadasz? O czym... To ja? A nie, to nie ty. Ja patrzę tutaj Jurek. Może Jurek? Ale ja mam kampę. Zdochnij. Wy się tam bijcie. Ja mam tutaj idealną kampę na D. O, brawo, Garok. Miktus, widzisz mnie? Kurde, nie widzisz mnie. Odbić D. O, A2 i Sztura też nie wyżyły całkiem. Trafiłem cię, gaming? Co? Raz trafiłem? No, dwa razy w kratę. Panie. Magicje! Dawaj, na D, dawaj! Hilfe, Mir, hilfe. Hilfe! Ja do zamunicji. Dobra, biorę. Żeby nie w nogę to. Na D, szybko na D. Szybko na D, panowie. Szybko na D! No, to jest Nir. Ojej. Jakieś słowo darmo. Mamy minutę. Darmo. Jeszcze coś powiedz. Jakaś rumowanka, jakie słowo. Nie, Garo, to żebyś mi przypomniał. Nie dajcie jemu cię! Piosenkę tego stulecia. Dawaj, ktoś na D. Na chuj mi kurwa twoje łzy. Na chuj mi kurwa te dramaty. Na chuj mi kurwa jesteś ty. No dawaj, towarzysz! Właśnie, a znacie jakieś słowo rymujące się na... Rymujące się ze sobą darmo? Jak? No kuźwa. A już wiem. No nie! Fuck! Po lewej będzie, rozstrzelaj psa! Jest w okienku, lewa! Rozstrzelaj! No mówiłem, rozstrzelaj psa! No ale no w okienku, no wiedziałem, o które okienko chodzi, ale po prostu był szybszy. No ja jestem, zawsze jestem szybszy. Garok, pochuj tam, że coś grasz, nikogo nie ma. Ty zginiesz. No. Garok, tam na pewno nikogo nie będzie, te pomieszczenia są zamknięte chyba. Zrób skok wiary na czoło. Nie są. Poszukajmy go. Dobra, Garok, zejdź na dół. Już tutaj nic nie zrobisz. Już możesz ten, wiesz. O, i widzicie, sanki. Nie przeżyjesz na tym dachu zbyt długo, wiesz, koniec pożywienia i tak dalej, wieś się zabij. No przecież ma najlepsze zboże z bułkami, najlepszymi zbożowymi. Co? No, zboże z bułkami zbożowymi. Bułkami? Bułkami, bułki zbożowe. A, bułki, czemu bułki? Ptaki będzie wpierdalał. To zostań. Tak. Ptaszki z bułkami, to brzmi. Będzie jeszcze jedna runda, będzie. Słyszę. Jak tutaj przejść? Tak. Smakowo. Nie, tak się nie da. O, wyszli ci Węgrzy?
Tak. Tym razem tego. Faszyści wygrali. Zdjął go. A nie wiem, nudno. Tym razem faszyści zestrali. A jeszcze jakie cechy jeszcze tam wymienili? Powiedzcie. Jak takie pozytywne cechy. Ale obrońców powinno być więcej. Trwały. Ale co to jest Mirnir robi? Stabilny. A właśnie już wiem. Dobra, teraz od początku gramy normalnie. Umiarkowany. Miarko... Stabilnie. Anemiczny, a nie, to jest. To nie tak. To nie to. Uuu, ale mi weszło tego. Nie! Ja pierdolę! Jak ty to nie, zrobiłeś? Okej. No iż po nas, Mikus, możesz ten... Wykop sobie grób. Pepeszą. Ryj w ziemi. Jak ten Gienko z przedośli. Oraj pistoletem. Pole. Idealne do orania. A kiedy to obejrzeć cały ten film? Twoja stara? Nie, niestety. Ja no obejrzyj, człowieku. W ogóle nie wiem, kontynuacji wychodzi, ale tak. Coś średnio widzę. A on drużynę wam załatwił. MPK jak Justek ma to. Aha, ja się przeładowywuję, wchodzę, a tu obok mnie Wiktor. No ja tam z Taśmą siedziałem, nie i... Ja się patrzę! Co? Dlaczego nie strzelałem? No bo ławczyłem. Darok za tobą! Bym siedział, to już byś miał serię, nie? No właśnie ja byłem ciekaw, dlaczego rozstawiony KMW mnie nie strzelał. No, bo po prostu siedziałem i ławczyłem, nie? Bo kurde, tabletki brałem. Tak, i jakby ktoś się pytał, tabletki, no nie dojebali mu z góry. A. Że na budupę. Myślałem, że na budyń. Na budupy to jest maść. A myślałem, że czopka. No nie. Czopka, atakujących jest dwóch więcej, no kurry. W czopkach należy przyjmować marchewkę. Teraz wchodź do nas albo coś, bo to jest głupie. No dymet. O! Dobra, ja się wkurwię. Dawaj, zbagaj, zbagaj. Tu nie ma. Zbagaj tu. Tak, babciu. Tak, babciu. O shit. No to sru. Albo gorzej. Dobra, jestem już. Głupie kurwa, gówno nie mogę rozstawić normalnie tego KM-u. Jurek, już mi się wcześniej załatwił, tylko babcie do mnie zadzwoniły i telefon, tak? Nie wiesz. Kurczę, to wszystko wina babci. Strasznie to wyglądało, nie? Wino babci, najlepsze. Tak. A nie Tuska? Ojej. Wino Tuska, no wino Tuska jest takie średnie. Czerstwe. Wino Tuska. No wino Tuska. A nie chcę... Patrony. O, aż się sliłem. A widzę, Jurek, że ze wczorajszej... Suwenira ze wczorajszej gry masz. Co? No suwenira. No broń. W sensie, że co? A, tak jest suwenir. A. Ej, ale jak wy na ten dach wchodzicie, co? Zaczemy. No jakby nie patrzył, to wysoko macie. Ale kurwa jak? Pasją. Musimy ci pokazać, znak? Kurde. Ojku, zabrakło mi miejsca na końcówkę wiersza. Just tak mistrzu i ciuczyć. Co? Co się uczyć? Nie, nie nic. Ała. Bo ktoś znowu chce, jest chętny na... Jak iść spać. NK, a nie. Nie, całkiem. A nie, jest! NK, Raf. Raf jest dowódcą oddziału. A ją. A nie...
Kurwa, kwiatek. Tak. Ale dobra, spróbuję utrzymać. Dobra, napisałem wiersz. Napisałem wiersz. Proszę czytać. Jakby co, po naszych tyłach chodzi sobie... Już nie chodzi. Co, podskoczyło do góry, czy to? Tak. No jak? Kurde, słupek okna, no nie! Dobra, ostatnia mapa, ja po tej kończę. Nie. No jak po tej? No chyba też, chyba tak. No ja też, a może nie. Właśnie, a ten Candy Bar napisał fajnie. Oni wiedzą, co u was jest. Wywaliło mnie. Ty! O, widzę właśnie. Ale ty fajnie wcześniej granat. Cześć panowie. O, cześć panowie. Franek! Dobry. Franek! Uwalę to może tego. Franek, przegrali. Ty, kto fajnie rzucił granat? No, pobili nas, Franek, ci tamtej gwardii. Halo. Franek, tu magicję, tu magicję, Franek. User disconnected from your channel. Do zera nas dostali. Serio? No, do zera. No. Dwóch dogrywka. I tak się stawia, czy rozwiązać klan, nie? Tak. Właśnie napisałem już wiersz poświęcony Aragonowi. Widzi ktoś tu? A ilu na ilu było? Epitafium. 0 na 0. Nie, oni nie. Mieli 12 ludzi, my... Zaledwie 8 tam 6 było, nie? Znaczy 8 no, jeszcze się randomowe. To nam pozwoli... ...stawić. Widzi ktoś z was mój wiersz? Nas było 8 i było 6, więc zagrać w tym. Nie, no nie było Franek tego meczu, wiesz? No, już tak się rozkręcaliśmy, no. Oficjalnie ten gościu Wokos uciekł z pola walki. Franek, żyjesz? W godzinie... No. Jak już miał się rozpocząć ten event, to ci z gospodarzem o co chodzi, a on mówi, że odwołany, nie? I rozwiązuje klan, bo ludzie aha, coś tam i przechodzą na jedną grę znowu, więc... To prawy już. Co się dzieje po magicji? W ogóle dziwna rzecz z nim wyszła. To ja przy... Chłopaki, jak mnie słucha? Bardzo dobrze. Lepiej bo mam cały czas na tym kłopotu. Spróbuję coś wbić. Sprawdzę, Franek, ile masz tego. Wow, no, Franek, mutację przeszedłeś tej Holandii? Proszę? Mutację przeszedłeś tej Holandii? No, Franek ma dopiero 18 lat, nie? No, gdzież on ma 18 lat od 30 lat. Za rok. To za rok dopiero. No, bo tak... Dokładnie. Tak się głos zmienił, że... Ale kupił sobie nowy mikrofon, Rokat, chyba tam 5-6-kolorowy, tak? No, jesteś Jurek? Tak, jestem. No Jurek, dzięki za słuszną podpowiedź, kupiłem te słuchawki, dlatego mnie tak słychać. No, dzięki tobie Jureczku, mam taki sprzęcior. Starszy, a jesteś zadowolony? Bo co ty masz? Bardzo. Masz te z tamtej licytacji? Zrobiłeś? Tak. No, tak. Aha, i co? I tak lepiej słuchać? To są te Rocket Cave'y, to co zwróciłeś je. Ale używane, zwróciłeś Polakom pieniądze. Czy nowe jednak? Tak, one były przez kogoś kupione, one są nowki, tylko ktoś je kupił i zaraz nie, je sprzedał. No nie, to malina. No, żadnych śladów używania, nie? No, tylko tak jak Franek kupił te słuchawki, to mu się internet zjebał. No, coś za coś. No właśnie, kurwa, ja je chyba wyłączę. No więc jednak Jurek zjebał ci życie. Także Jurek do raportu. Nie, super, słuchaweczki są ekstra, nie? Rewelacja. No ale co, gracie coś czy nie? Co tu się dzieje? No gramy. Palimy się. Pomimo tego, że nie odbył się event, to no, graliśmy 4 na 4, 5 na 5, no.
Znaczy... Udajemy, że gramy, tak, udajemy, że gramy. Tak. Ale bo to była taka spina te 20 minut przed meczem, ustalamy taktyki, rozdzielam role. Jo, Kwiatek już tam wszystkich zagłusza, żeby coś powiedzieć, a ja nagle... Nie ma. Tak. Koniec. Nie, bo musimy mówić, jaka taktyka będzie i to gdzie pójdzie, tak? No, a tu nie ma, najważniejsze w końcu nie ma tego. Wszystkie zażarłeś? No. Ja widziałem, że też nie. Daj, jest jeszcze jedno. Ty świnio, kurwa, jeszcze mnie klapałeś! Weź, spieprzaj z tym! Ej, to jest patelnia! To jest talerz, kurwa, nie patelnia. To jest talerz. Ale musiałeś chyba dać palnik, bo tak słyszę twój głos taki... Jezu. Mówiłem. To cały czas wczoraj daje palnik. No pięknie! Nie wyprzedziałem. Pięknie, to tak się robi najlepiej właśnie. Garok strzela w ścianę. No jak impreza się skończyła drugiej, tak jest. Ludzi mu się. Spałem za 4 godziny może. To napierdoloć! Nie pamiętam, drugi albo do trzeciej była impreza. To ja za 12. A to nie za długo, powiem ci. Zaraz wracam. Franek, tam imprezujesz to co z tej Holandii. Kurde, dawajcie, grajcie, no, bo no przejmu. A co ja mam robić? Pewnie, że imprezuję, no ja, chłopie. Dobra, ja za wracam. Szajze. A potem do Polski wrócić. Polski już nie ma. Okej, no kiedyś na pewno tak. Co ty pierdolisz, że jest ponad 1000 lat. Te szkopy są krajem od 100 lat co najwyżej, a Polska jest dłużej niż całe to sierwo niemieckie i rosyjskie. Tak jest, Jurek. Kondominium. Kondominium. No. Pod Żydo coś tam zarządzają. Nie, rosyjsko-niemieckie, nie! Rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym. O, tak. Rosyjsko-niemieckie kondominium. Tak. Pod żydowskim zarządem powierniczym. To trzeba być naprawdę Brownem, żeby to wymyślić. Tak. dla mnie go cię spoko. Brown. A co mi z Żydem? Ej, znowu nam wsparcie wywali, nie? Za minutę. Żyd, a wiesz, to jest takie przysłowie, Żyd Żydowi oko zawsze może wykonać. Oni tędy i tak nie pójdą, my teraz atakujemy D, więc możesz nie trzymać tego karabinu. Wiesz, a, mogę coś, wiesz, just tak moja złota myśl, uważaj. Jak Żyd nie ma wroga... 6 na 3, a co, jedziemy. Jak Żydzi wszystkich te wrogów wytępili... Ale przed chwilą było 2 na 3. Oni nie zaczynają się wobec siebie rozgryźniać. Teraz jest tak 6 na 3. I się gryzą. O ja pierdolę, serio, 3 na 6? No jedziemy, a co? No. Chodźcie wszyscy na te randomy i niszczymy ich. Daj kwiatek, Jurek, do nas. Ja przyjdę, żeby wyrównać składy, nie? Garok już się znudził to. Jak będzie jakaś logiczna. Czyste na drugie, czyste, wszyscy na drugie. O jedny. Dawajcie się na drugie, wracamy się na drugie. Kwiatek, dawaj do nas. Dobrze. To jeszcze na jednym życie byśmy to wygrali, kurde, chyba. Nie no. To Wiktor jest nawet niezły. Dowódca oddziału. PTS. Tak. Ale musimy to zrobić 30 sekund, panowie, jak nie zajmiemy. Jeden za drzwiami, jak coś. Jest takim. Na pół siedy. O, jest tam. Nie zdjąłem go. Zdjąłem innego weta. Coś tam przyjmują, ale 15 sekund. A Jurek, nie będzie z tym. Nie ma. Mam jednego. 70 sekund, 79. A kurde. Bierzemy to, bierzemy. Przejmuj. A, już dupa. Uciekamy. Nie, no jest git, idzie do góry. Ale to już za późno. Jak? Dobrze jest. A nie, to nie jest dobrze. Dobra, co ja bym spierdalał. Chodźcie. Wszyscy tak. Nie no, ale co robimy teraz? Jak nas jest? Wycofuję. Ale tu są dwa ten, CKM-y, nie? Siadamy na nie. Ja ktoś no, odbije, nie bardzo, bo wiedzą gdzie są CKM-y. Pułkowniku, ja wyraziłem swoje CKM-y nie mają sensu, opinię, bo oni wszyscy wiedzą, że CKM-y i zawsze w nim celują. Aha. No porażka. Znaczy, udowodnić ci, że to jednak nie jest głupi pomysł. Możesz to spróbować. No zobaczymy, kto komu udowodni. Refleks. Trochę. Patrz, jeszcze więcej właśnie. Dobra, ja po tej mapce wychodzę, zobaczę kto wygra. Kogo wyjebało? A jeszcze, Mikuś, jeszcze przeczytaj mój wiersz. O, drugi raz na będą wsparcie odcinać. Chodzi o publiczny, tak? A. Garok. Zajebiście. Znaczy będziemy chyba kończyć, wiesz?
Jak oni chcą nam odciąć coś, co jest odcięte? No, odcinałem drugi raz wsparcie, nie? Tam, damy radę, 5 minut. Dobra, żyje, żyje, Justo. Tylko nie zastrzelaj z mnie. Lewo! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Wzdłuż cię osłaniam. Wzdłuż taśmy. Tam i grataj był. Jeszcze to wygrać. No, jeszcze to wygramy. Spokojna, Brian! Spokojna! Raf, jakbyś mógł, co? To pójść na sam koniec i sprawdzaj lewą i prawą flankę na tych. Balkony. Na tych balkonach. Tak. Dobra. Wychodzą. Przez okno na was załatwia. Wszyscy sekrety pod nogi. Ostrożnie, wszyscy ostrożnie. Ostrożna, ostrożna. Tak otoczna. Ale biją bekę, jak to się uda. Nie takie, czy robiliśmy, ale wiesz. Widzę, widziałem ich. Dobra. Gdzie ich kwiatek taki zwierzęca. Strzela, strzela. Postrzałem. Może na lewo poszedł jeden. Demet, dostałem. Jak nie kwiatek, to dziusek. Tam jest jeszcze jeden po lewej stronie. O kurde, dym. Dobrze. Jak, Raf? Jeden po prawej, jeden po prawej idzie. Zdejmij. No, ale w budynku po prawej. A, jednego mniej. Jeden wyszedł. Jest spoko. Załomuj się mu radę. Dobra. Jest git. O Jezu. Podchodio. Już 2 minuty wytrzymaliście. No to jeszcze 3. Disconnected from your channel. Znaczy wiesz, oni się mogą respić w nieskończoność. Lewa, na schodach. Bigo. Piłem dwa razy. Jeszcze jeden idzie. Ładnie, dobra. Dwóch zdjęło, nieźle. Pięknie, nice. Wybornie. Dobra. Ładnie. Kanisa zaraz może do nas dojść. Parze, Justek. Op, kolejny. Wyszedł. Ej, 2 minuty. Nie, 2:40, co to jest, to nie mów. A chuj, 2 minuty. Nie mów, bo jeszcze nas wyrzną po 2 minutach. No. A na razie żaden się nie zrespił. Teraz 2. Oni chyba od lewej zachodzą. Widzisz tam lewy prawy balkon? Albo mi się zdawało, albo widziałem chmurki po prawej. A ja teraz przejdę do Niemców, dobra? Prawa czysta? Okej. Okay. Zdradliwa. Księżniczko. Spocz! Balkon czysty. Sobaka posmiertnie dala. Pomogę chłopakom. Kikować go sobie. Cikujmy ich cały team, jo. Dlaczego nie? O, Hunter bije. W ogóle wszystkich usuń. Nie, świetnie. Nie, ja mam na tym serwerze ten... moc, władzę, więc mógłbym ich wyrzucić, ale po co? Idzie ktoś, prawa strona. Po schodach. Masz prawą? Pewności. Po lewej chyba jest teraz. Kolejny idzie. Dobra, są tutaj w tym... w tych schodach po środku. No to jebaj. Minuta. Niemiec po lewej! Po lewej, Niemiec!
Raf! Po lewej na balkonie. Dobra. Kurde, Mikus! Nie no, leżę, Mikus tam siedział. Nie było chuja, Mikus, żeby zajmował. Mikus! No, co ty robisz? Bóg nas został! Zdrajca, kurde. Cicho! Balansuje teamy. Cicho. Po lewej widziałem jakiś ruch. Tak jest. Justek. Ale nie słyszałem go, się dziwne. No Mikus się zrespił, no to znowu będzie wpierdol. 15 sekund. Justek. Trzymaj się tam, towarzyszu. Ej, my też się kurwa wygramy, nie? Nie, ja już nic nie zrobię. Patrz, 6 sekund. Słuchajcie, będę w zwycięskiej drużynie. Hunter jeszcze, nie, no. Dogrywka no, jeszcze, powiem, gdzie chujowo. O, wy... O! Yes! Yes! Mamy to. No starcie, jak starcie. Ej, ale... to dawać wszyscy z AK do aliantów, a cała reszta do Niemców i zobaczymy, kto wygra. Ty! Ale nie, coś będzie dysbalans totalny. Ej, widzisz, trzech tylko zostało randomu. Raf, ty nie jesteś z AK. No, czy w zasadzie jestem, bo mnie dodali. To, o dobra, to robimy tak, to Raf idziesz do Niemców. Cześć. Co? Cześć, kochanie. No, słuchaj, no... Ej, Justek, co? Sprawy. Ciebie nie było i przedupiliśmy. Wszystko. Dokopali nam. No. Znaczy ja teraz wygrałem, byłem Niemcami. No dobrze, ale na tym, na tym evencie. Na... Aha. No i... A bo to wczoraj było? Nie, dzisiaj było, nie? Bo i 12, a nas 6-8 nas rozjebalnie. To nie miało być w przyszłym tygodniu, w piątek? Właśnie nie, bo jednak dzisiaj. Już z nim nie było się dogadać jak. Mm-hmm. A dopiero wczoraj się z nim dogadaliśmy i... Sorry, to nie wiedziałem. No, co zrobisz, no... No i teraz... A tak, nas jechali jak małe dzieci, jak koty. Normalnie tak to było, a Jan jest słabszy. To nie uwierzę. No i ogólnie zamierzamy ten, no chyba rozwiązać klan, chujowo, nie? Nie, no tak na serio to nic nie było. Podeszli ci rozmowy co dziś tak. Wszyscy do aliantów chodźmy, szybko to wygramy. Dobra. Tylko mi się włączył panel, kurwa. No. Tam gdzieś tak ten. Nawet... A mi wyjebało rybę. Okej, dzięki. Nawet ułożyłem wieżę na coś Aragona, wiesz? Odesłać ci też? Co to co Aragona, co? Wiesz, na coś Aragona ale balans teamów zrobiliśmy. A no teraz mi chyba orkiestry wyjebał. Te rozwiązanie klanu... Ale spokojnie do niego podejdziemy. Nurt tak? Aragona. No wyjebał mnie serwera. Kus, no gdzie biegniesz? Spokojnie. Dobiję go kurde jeszcze tekstem. Spokojnie. Jest lukę. Ale spokojnie, na shifcie idziemy. Spokojnie na shifcie. Ale nie, na jod, idziemy na jod, na jod. Ej, znaczy, kwiatek. To gdzie ma? Kwiatek. A gdzie jest defaultowo? Nigdzie nie ma. Kwiateczku. A on jest jeden. Kasiu, daj. Kwiatku, kwiateczku. Tak. Ile trwa mniej więcej to wasze szkolenie w tej armii? Armię? Znaczy zależy jak, jeżeli chodzi o... Może chodź, bo... chodźcie go zabagnecimy. Jestem, panowie. Okay. Flanek. Kurwa, co jest grane? Koniec. Po rosyjsku okay. Robimy. Nie. Znaczy, jeżeli chodzi o szkolenie, to szkolenie trwa tak... Halo, słychać mnie? Tak, no, słychać. Nie drzyj się. Cyka, cyka, bia, cyka, bia, cyka, cyka. Wow, balans. Bo się zmartwił. O, żyje. Dawajcie, banzujemy. Banzai. Tylko strefy walki nie ma tutaj, ale fajnie. A nie jest. No tak, łącz. Przybijcie B, ktoś przejmie B, bo strefa walki jest jednak. Ty, on się tutaj gdzieś respił. On okay. Jest na B? Nie, jeden, jak się jest przejmie, to się respi na tym, na slapie. A K7 na orchestrę wbija. Dobra, ja muszę zaraz iść, kurde no. To, słuchać mnie? Troszeczkę. Stół zastrzał. Leciutko przerywa, tak leciutko, ale... Wiecie co, zbalansuje trochę teamy. K7 wbija, nie? O. Hunter, spójrz pod siebie. Wiem gdzie siedzi. A już zniknęło.
twojej dupie. Gdzie? Przed tym, w tym budynku przed domem propagandy, skampiony. Czyli hotel. Tak, hotel. A, nie bank, tylko hotel, tak. Okej, okay, hotel. No, Kasia nie wbija. Mogę wam pomóc, jak chcecie. Okej. Okay. A to było gniazdo. A. O Jezu, prawie że cię zabagnecił. Ej, ale zostaw ciebie. Nie ma go. Nie ma tego gościa w hotelu. Ej, zniszczyłem go. Ani w hotelu, ani w banku, tylko był w gnieździe. No, to może być interesujące. A, pomyliłem hotel, dobra. Mijak, takie okrągłe. Co? Zajebisty aim. Ale czekaj, jak dam ruskimi, dobra. No, chyba dobrze. Dobra, ja muszę spadać. Bye bye. Czemu mi tu? No bo już tam siedzę jeszcze. O nie, to zdrada. Ja tam... bo ty to tam, urwałam się tylko na mecz, którego nie było. Ej, no kurwa, co wszyscy zdradzą? Zdrada! Jakby Jurek był u ruskich, to był balans, ale teraz to chyba. A gdzie Jurek? Nie wiem, chyba awczy. User disconnected from... Macie zwiad. Hunter jest. No ej, wiesz, zwiad odpaliłem. Jeden siedzi w rogu za C, a drugi na D. No i kwiatek tam jest, kwiatek. Ktoś ci ur. Pomagnicję! Zaraz wyplenimy te szczurki. Pomagnicję, towarzyszy! User disconnected from your channel. Cześć, ja to odpaliłem, nie? Jak chcecie, to patrzcie się na mapę i szukajcie. Pomagnicję! Ja pierdol... Kurwa, sorry chłopaki, ale Speed Hack Detected, kurwa, no nie pogram z wami. Lol. Chyba, że na armię pogramy. No ale będzie jeszcze gorzej, ała. No jasne, w pięciu na mnie wyskoczcie. Wspaniale. No, a na mnie ilu wyskoczyło? Nie, no ja nic nie mogę zrobić, kurwa. Sorry chłopaki, ale wychodzę, kurwa. Ej, dziurce gdzieś do mnie wali. No zjęty. Granat, kurde, dwóch ludzi jeszcze. Tak. No, prawidłowo. Na justka, na minimum. No jedny. Jedny człowiek. Ja. Już nie mamy w ogóle tu żadnej pozycji, coś. Zrobię to samo, to tylko A7 będę stał w respie. Ruscy mogą się cieszyć zwycięstwem, ale krótka to będzie radość. Puszki. A, aha, już ci mówię. K7, znaczy... Tajnik taki pierwszy to jest kwestia godzin czy dwóch. Taki, żebyś ogarniał, tak? Dzisiaj nie ma Aerofronta? Oj, nie wiem. A ja zaraz chyba wejdę. Sprawdzę. A jeżeli chodzi o taki... I to będzie taki podstawowy trening, tak? A potem zostają nam tylko jakieś treningi na... A zwykłego strzelca na... Franek, jesteś? Okej. Okay. Okej. Okay. Franek wyszedł, spoko. Kurde. Spoko, Kasi, spoko. Jaki pecoś nie ogarniał, musiałem... Halo, słuchasz mnie w ogóle? Halo? Tak. No. Chłopaki, no nie mogę pograć, kurwa, Vero. Coś mi się, kurwa, jebie tam. Mam takie lagi, że masakra. NK, Kasia, NK, NK. No, teraz NK musi być. K7? Słyszałeś, czy tak ten? To. Ile ten trening trwa? Ile co? Trening trwa, trening. Nie słyszałem, bo mnie nie było. Aha, dobra. Już ci mówię.
Trening około trwa. Tak, pierwszy trening trwa. Tak, prawda? Godzinkę? Ej, no, żeby coś bardzo pogramać. No to moglibyście mnie coś podszkolić w sumie, bo mam czas. Tak, bo to jest tylko taki pierwszy trening, żebyś coś ogarniał, rozumiesz? Jak przodować, jak się zachować, potem... No nie. To już wczoraj na żywca się nauczyłem połowę rzeczy. No tak, połowy rzeczy, potem są jakieś treningi na, wiadomo, czołgistę, na pilota, to wiadomo, już no nie w większości na własnym zakresie. Przebusek przerzucił. Znowu w oknie kogoś się. Kogo? Ubi, go Ubi. Kogo, ciebie? Tak, nie. Ciebie i mnie. User left your channel. User was moved out of your channel. A dalej zostaje tylko trening z takich, a już grupowy, ale tego grupowego treningu wiadomo, tak się zbieramy, ale to już tak nie dotyczy ciebie za bardzo. Nie, no, ja żebym coś może chciał pograć. Jeżeli mogę dzisiaj z wami zagrać, to... Tak, to ja mogę cię spokojnie nauczyć. Obowiązkowo. Takich rzeczy spokojnie mogę cię nauczyć. To na przykład... Ja nie ogarniam, skąd wyście mieli takie fajne bronie wczoraj. Dobra, to chłopaki, ja przechodzę na stołówkę. To kto będzie grał w armę? Weszło. Ojej. O husarę gra Vero dwójkę. Co? Husarę gra Vero dwójkę obecnie. Aha. Aaaa. Kaf. Co za kafar? Ja nie wiem, jakiś idiota. Nie. Aj. Ja nie będę zabierał. Tak. No kur... EK7 trafiłem? Trafił. Tak. Trafiłem znaczy. Kurde, miałeś szczęście, bo się kończyłem bandażowym. Ja tak patrzę... Chyba się obrócił na mnie. Ej, a zwiat coś w ogóle daje? Tak, pokazuje ci, tak. Gdzie są przeciwnicy. No, znaczy takiego taktycznego. Pozycję. Ale musisz być cały czas przy radiu. Aha, dobra. Jak jesteś dowódcą, O jeden, to jest przy radiu. Mogę spytać skąd? Z drugiej strony rzeki. Okej. Okay. Poszła seria, dostałeś jednym kulką w... Dobra. Dobra, ja tam chyba spadam do chłopaków, żeby coś mnie nauczyli. Dobra, ja tam zaraz dołączę. Chyba też. User left your channel. To zostanie na Ero? Mało. Garok jeszcze. Garok będzie grał chyba na publicznym jeszcze. Gdzie będzie szukać Ametrykę teraz? To bardzo. Znaczy ja w armę nie gram. Jeszcze. A właśnie Jurek. Daliście mojego nawet wiersz o Eragonie. Znaczy ja tam jeszcze temu Hunterowi. I tam kopiłem rozwód, mi się wszystko przekopywa, ale tam naprawdę moja twórczość jest genialna. O, Hunterowczy. Jurek? No, co wam?
Powiem ci, że przypomniały mi się dwa takie ciekawe modele broni, tej czarnoprochowej, które powinni się zaliczać. Jeden to był chyba Browning. Nie, Browning albo Remington. No mniejsza o to. A muszkiet, który w zamku. Zamek miał wydzielony z tyłu, wyjmowany zamek. Inaczej, 5 komór nabojowych. Znaczy właśnie nie odtycowe, tylko wyjmujesz te 5 komór w takim wycięty z prostopadłościennego kolwia? No, kawałka metalu prostopadłościennego. A w kolbie to było? Co? Nie w kolbie, nie. Tylko ogólnie tam gdzie zamek, tak? Taka puszka, pudełko takie, takie magazyny. Tak, takie pudełeczko. I... To ci dawało chyba 5 strzałów, także mogłeś sobie dosyć szybko to zmienić. Spoko, bo my ich zagłaszamy. A dodatkowo wiadomo, mogłeś mieć 20 takich magazynków. A one nie są niewielkie, tylko ciężar spowodował. Może ktoś przejdzie. No, by się sprzedał. A drugie to jest to, że zawsze możesz mieć... A z tego co pamiętam, to nie wiem dokładnie, czy to jest przed tym. Przed 1800 którymś. A wyjmowany bębenek z rewolwera. Kwiatek, przejdziesz? Dobra, mogę przejść. Z pistoletu, rewolwer, tak? Tak, wyciągany magazynek. A jakieś kolty, amerykański. Być może, ale nie pamiętam dokładnie. Albo Brytyj. Tak. W sumie to prawie by się złapał na gun, ale no... Wrózkiem wtedy to jeszcze stal kamieniami ubijał. Halo, halo. Dobra. Halo. Halo. Panowie, czy ktoś z was będzie grał z nami w armę? Czy wiesz co, chętnie bym sobie pograł, ale mi nie odpali. Jezus, ponakładało się. Halo, po kolei. Piatek, moja by się grała. Tak. Światło świetnie, dobra. Co jeszcze? Znaczy, ja bym se chętnie pograł, ale nie odpali. A co się stało? To, że mój laptop spłonie dosłownie jak ujrzy armę. No to wyciągnij kostki lodu, kurwa, z zamrażalnika i oburz go. Bo lepiej wróć do środka. Właśnie, to już armę twójkę. Przejdź go z lodówką. Jurasek, halo, jesteś? Tak. A ty masz armę? Ty masz armę trójkę chyba. Nie, Franek, jeszcze nie, ale będę miał, jak mówiłem. Aha, tego. No tak, bo wczoraj dobra, mam zabić. Dobra, już do wchodzę, Franek. No to fajnie. Tomasz, jak tylko daj znać, jak tylko będziesz miał armę, no to od razu będziemy wbijać, nie? Dobra. Znaczy ja no, będę subcio. Wbijał od razu, jak będę. No, ale of course. Postaram się jakąś. Ej, Dziusek, ty grasz z nami? Ja? Nie wiem, co będę robił, więc nie odpowiem.